Zdając sobie sprawę, że jestem Bogiem, stworzyłem Eden. Za mną się rozciąga. Tu jest drugi, na razie półbóg, ale już niedługo bóstwo. I tworzymy sobie właśnie wielki raj. Chciałem wam pokazać grządkę z poprzedniego roku. Grządkę po ziemniakach i to jest coś niesamowitego. Ilość żyzności, teraz już dżownic nie widać, bo schowały się pod ziemię, natomiast wystarczy. Widać małe dżowniczki, tu widać. Małe dżowniczki i większe dżowniczki. I mnie, zobaczcie na to. Po prostu mamy tu jeszcze mnóstwo pokarmu w postaci obornika z zeszłego roku. Tutaj mamy warstwy naszej oryginalnej gleby, która wygląda, jak wygląda? To jest nasza oryginalna gleba. Wygląda tak. Dla porównania to jest ziemia z podmokłego terenu, taka ciemniejsza, dużo ciemniejsza. W każdym razie patrzcie na to i patrzcie na to. Rok różnicy, rok żyzności. Tutaj rosły ziemniaczki, teraz będą rosły inne warzywka. Mnóstwo dżownic. To chciałem pokazać, co się da zrobić. Nie wiem, z 15 cm żyznej warstwy gleby próchniczej, pełnej materii organicznej. I to wszystko znajduje się też pod tą słomą, którą właśnie odblokowuję. A za rok będzie wyglądało mniej więcej tak jak to, tylko tutaj nawieźliśmy kolejną warstwę ziemi. Mogę wam pokazać, co jest pod spodem. Też już nie przypomina to tego, co było wcześniej. Widać tą próchnicę pod spodem. To jest obornik. 3 lata temu to był obornik koński. Teraz to jest czysta materia organiczna, która miesza się z glebą, a pod spodem mamy glebę. Tą tu oryginalną. Ziemniaczek wyskoczył w ogóle. Ziemniaczki sobie rosną. Jeszcze sprzed 2 lat przetrwały. Tu mamy oryginalną piaszczystą glebę. Patrzę, ile widać na tym ekranie. Widzicie, różnica koloru jest jeszcze skompresowana, dlatego będziemy chcieli ją dekompresować w tym roku. Tutaj była ścieżka, też bardzo ciekawe, co się dzieje pod ścieżką. Jest po prostu czarna próchnica. To wszystko jest miękkie. Ugina się jak taka gąbka pod stopami i wraca do swojego kształtu. Tak, to kontra to. No, coś niesamowitego się tu dzieje. Będzie pięknie. Już nie mogę się doczekać, jak te wszystkie drzewa, które teraz kwitną. Śliwki, grusze, czereśnie, jabłonie, leszczyna, pierwszy rok leszczynka, świdośliwa. Mnóstwo kwiatów, jak zaowocuje tak w tym roku. To wyobraźcie sobie to wszystko za parę lat, kiedy będzie dużo wyższe ode mnie. Dużo już jest wyższe ode mnie. Co ja gadam? Patrzcie na ole, patrzcie na drzewo. To będzie raj, to będzie raj. Jestem Bogiem i ty też jesteś Bogiem. Uświadom to sobie. Możemy budować wszędzie ogrody Edenu. Nieważne na jakiej glebie. O, niestety zdyrałem chyba jakąś dżowniczkę całkiem sporą. No ale tak, polecam każdemu. Tam Kamil, ciśnie Kamil, przyjechał do nas z tydzień temu, okorował te wszystkie belki. Mamy wolontariuszy. Czyści trochę w lesie. Była mała przecinka, bo już drzewa nie rosną, jest za gęsto, za sucho, trzeba przejaśnić teren. Jest wykop, tutaj będzie tarasowe oczko wodne. Monika stanęła busem. Stoi sobie tutaj, a ona dokładnie to działa tam na działce Marty i Józka razem ze swoim kotem Smajtusiem. Rozrzuca właśnie obornik, tam jeszcze więcej żyzności mamy. Złapiemy ostrość? Spróbujemy? Technologia nie współgra ze mną. O, tam chyba nam macha.
No więc tam będzie poletko na ziemniaki w tym roku, a w przyszłym sezonie no nie mogę złapać ostrości. Trudno, zostało zobaczyć tylko wielką plamę, ale widać dwie sterty obornika i tak to wygląda. Nowa szklarnia, barakowóz, kwitnące drzewa, dużo żywności na grządkach, czosnek z poprzedniego sezonu, jagody kamczackie, jasnota karmi zapylacze. Patrzcie na ten czosnek wężowy, który dostałem od sąsiada i go tu systematycznie rozmnaża, można go wcinać. Tu wszędzie już powysiewane warzywa, wczoraj dosiewaliśmy nasze nasiona. Część od znajomych, nagietki od Patrycji, burak liściowy, aksamitki, jarmuże. Trochę ze sklepu, trochę swojego. Gubię się z kamerą. Agrest pod moimi stopami. Malino jeżyna, jeżyny bezkolcowe. Przereśnia? Nie mam pojęcia. Jest tyle drzew, brzuski, które się same posiały. Coś cudownego. Dobra, kończę to nagranie. Myślę, że wrzucę wam, żebyście zobaczyli, co tu się dzieje. A wkrótce nagram więcej, bo wypadałoby. Natomiast nie ma czasu, bo robimy dużo rzeczy. Sezon w pełni ruszył, ciepło. Nie zapowiada się żadne ochłodzenie, więc ciśniemy z ogrodem. Trzeba wyżywić tych wszystkich ludzi, którzy tu przyjadą i będą chcieli zaznać prawdziwego jedzenia na żywej glebie. Dobra, lecę. Trzymajcie się, siema.